Siemano, witajcie z tej strony, Mistra Adam 15. Witam was serdecznie na Od Zera do Farmera, ze mną Boluś. Cześć, witam bardzo serdecznie. I Brączyś. Cześć. Znów jesteśmy przy sklepie, czyli znów będziemy wydawać pieniążki, jak to było u tego pana na odcineczku, na który serdecznie zapraszam. Tego pana w okularach. Powiem szczerze, że murzyn w czarnych okularach ze złotą oprawką ciekawie wygląda. Bogaty murzyn. Bogaty murzyn. Więc my sobie wchodzimy do sklepu i dzisiaj bierzemy sobie na testy, można tak powiedzieć. Ja też coś kupię. A najpierw musi mieć chyba kierownika. Pożyczamy sobie... Szerokie opony weźmiemy, co? Jo, wiesz, szerokie. No, szerokie są ładne, bo ja też mam szerokie. Wypożyczymy sobie masejka. Oczywiście, do tego też... Header bierzemy nie oryginalny Maseya Fergusona, tylko właśnie tego Rostelmasza Multicolor, gdzie możemy sobie dać wszystko pod kolor Masey Fergusona, więc tak sobie ale właśnie ładny, to zrobię. Ten, on nie był taki ładny 17. No nie, ja trochę go poprawili. Nie byłem jakie kolory. Kolorowo właśnie tak ładnie. No i git. Mamy cały typowo Maseyowski headerek. Zobaczymy, jak on z tym headerem będzie sobie radzić. Jeżeli se poradzi, to... Liczę właśnie, też to nowy liczę, kombajn że... będzie. To nie jest ten kolor. I to jest masejowski kolor. No wybrałem taki jak Masej, co nie? No nie mogę teraz kombinować z kolorami, no bo... Jak coś, no to później, jeżeli to nie będzie faktycznie ten sam... Ale nie, sorry, tak pod światło dziwnie wygląda. Ale raczej jeżeli to jest dane w sklepie, że Masej, to Masej. Bardziej chyba podobny nie będzie, bo case już będzie miał pewnie inne kolory, co nie? Dobrze, więc jest. A tam pisało Masej Ferguson? Tak. I na siwym pisze Masej Ferguson i na czerwonym Masej Ferguson. Więc jest jestem ciekawy, jak on będzie sobie radził właśnie z tym headerem, nie? No, też jest to ciekawostka. Powiem szczerze, najbardziej mnie ciekawi... Wiem, to ja mówię. To jest fajnie taki... wygląda, naprawdę fajnie. Jeżeli chcę poradzić z tym headerem, to prawdopodobnie nasz nowy kombajn. No, nasz nowy kombajn to będzie. Więc lecimy sobie. To bo lepiej, żeby były dwa kombajny, niż ma być jeden większy. Tak moje zdanie. Też mi się tak wydaje, później sobie wymienimy. Po prostu. No koszt tego kombajnu z takim zestawem będzie około 250 tysięcy. To nie jest duże pieniądze. To jest następne to konie. Jest spoko. No tak, no, dobrze powiedziane. Konie, no jeszcze świnie pewnie. Tutaj koło gospodarki przy płocie, prawo? Co nie? No ja tutaj przy... Ja, bo tam jest gwiazdek, ja zrobiłem teraz na to pole. Byliśmy odbornika. Więc ja już tutaj właśnie kręcam, chciałem powiedzieć. Siema. Panie, to na to kombajnie pole. Kurde, normalnie prawie jak mokrzyn. Zera teraz też lepiej wygląda o wiele. I nie reaguje, nie? Nie. Zajebiście tam wyfrunął, aż chciałem sobie to zobaczyć. Nie, u mnie FPS-y też są spoko. A widzę, że trochę wolniej jedziesz ogólnie. Ile ty jedziesz? No nie wiem, nie mogę sprawdzić, bo się wlekę za tobą. Aha, ale nie no... No ale do 40 się rozpędza na pewno. Ale ja mam 33. Ale jebnie. Dobra, hamuję. To było hamowanie z popchnięcie, rzekłbym. On wiedział, ja myślałem, że on hamuje. Ta, on ci zahamuje, no, proszę cię. Przecież on ci nawet w połowie tego. Jak ja widziałem, że najgorsze jest to, że on by mi się wpierdzielił pewnie pomiędzy header a ten, co nie? I też wolałem jednak wyhamować, bo wiesz, jakby to było, co nie? O, siemano. Ale tutaj pan ten jak na dusza. Ale jaki zestaw jedzie. O ja, zobacz to. Taka landara. Kurwa korowód, nie? Ej, fajnie, wciąż mi się podoba. Bardzo mi się podoba. No jeszcze ten gościu, mi tu wyjechał, to już w ogóle pasuje jak góra. Zarąbiście jest to, że no, fajnie kolorystycznie czerwony z zielonym, nie? Nie spojrzałem, czy ktoś jedzie. Ja to jak nie spoglądałem. Nie, ale tak, bo on mi tak skręcił, uciekł, co nie? Się tu minimapką zająłem. Teraz... Boże, kurwa, źle pojechałem. Tak się zobaczyłem na tego idiotę, że zamiast skręcić wtedy w lewo, to ja pojechałem prosto. Ja pierdolę! Ja! Poczekaj, fajnie, poczekaj, jedziemy tędy, co nie? Jo, obieś też sąsiady widziałem, że ja! Co ty, ja temat tego jęczmia, tutaj jęczmia ogólnie skończyliśmy gościć. Tak, jęczmień jest tutaj pięknie ogarnięty. Nie wierzę, tak się zająłem tym idiotą, że zapomniałem. Jęczmienia nie skończyliśmy ze względu, że troszeczkę mokry jest. Tak, niestety popadało. Wilgotnością a rzepak szybciej właśnie wysek nami i tak to wyszło. A jednak no, ważniejszy jest rzepak, bo jest jeszcze w cenie za 2,5 tysiąca, to może jednak się uda jeszcze grać. Serio? No, ładna kasa. Był akurat, więc liczę się, że no, nie spadnie to, nie? I będę mógł go sobie na odcineczku... Ale żeśmy rogala zrobili. No właśnie, ja w ogóle. Ja tak w ogóle jadę i mówię, kurde ty, tu jest ten, tu jest nasze pole 7, przecież gdzie jest 9? Ja nie wierzę w to.
O, jeszcze ten mówił mi tu, że ładny wjazdek zrobił, tam Coco Jumbo, tu. Ale specjalnie kurwa, to objazd dookoła, bo to pewnie nie zmieścilibyście się na tym. Żeby sąsiady widziały. Tam, pod naszą... Jedzą, mordeczko, poczekaj. Ale też ładny wjazdek tu zrobi, mordo. No, nie. Szacuneczek tutaj. Boże, objechali pół mapy. Ale dobrze, ja tam lubię. Ale wiesz, jaki zajebisty konwój mieliśmy? Tak, to byśmy tego nie mieli. Mordo, no fajnie. Wiem jeszcze raz się, bo objechał bez headerów teraz. Na pewno, wiesz, bo header mi spierdala, tak? Woli się. Ej, łap go szybko, bo zjedzie! Zamiast mi dać się ładnie rozłożyć. Dobra, teraz to już ty, weź. Twój też spierdala. Nie, dobra, bo i też będzie uciekał, poczekaj. Ale jakbyś dał mi to, ja bym szedł tylko do wykręcia. No chcę, poczekaj, chcę cofnąć. Kurwa, dawaj! Jedynka i spód! Ale dobra, nie spierdala. Jest git. Teraz ja ważne, żeby się dobrze. Jak nic nie jedzie, to może nawet... Patrz! Poczuł wiatr we włosach. Teraz się akurat wyjechało. Sąsiad już trąbi na pewno. Ciekawi mnie jak rura. Poproszę, już trąbi na pełnej. Zaraz go przytrzasnę, to zobaczy. Rozłóż albo rurę, czy będzie... Właśnie, nie mówię rurę, ale... A, bo muszę najpierw rozłożyć kombaj, dobra. Jest, na luzie. Łopanie, przy 12 metrów jeszcze wejdzie, na spokojnie. Nie, dobrze wygląda z tym headerem. Dobra, jak jest w ogóle przypięć... Nie, ładnie się podpiął. Czekarnie chcę z tej jednej strony. Ona jest włączona, na luzie. O. Tak, 12 jedna. Czemu? Za wysoko header. Nie da rady. Za wysoko? To jest opuszczone na max? O Boże, jak on się 3 godziny opuszcza. Widzicie to? Widzę. No. Ja pitole. Ale czemu tak? Nie mam pojęcia. Zobaczcie, jak on się opuszcza i opuszcza i opuszcza. I opuścił się teraz dopiero. Zobaczcie, pojedę. Czy teraz mogę kosić wreszcie? Ale coś tu jest nie tak chyba ogólnie. Zobaczymy. Chuj, ale idzie. Zobaczymy, czy będzie kosił. Nie no, kosi. Jest git. Ale to opuszczanie i podnoszenie. No prze... Ale czemu by tak było? Nie, ale ty... nie jestem, ale ważne, że... Czekaj, mordo, ja wysiądę na chwilę, bo mnie coś ciekawi. Jedź. Czy za mokry, nie? Tak. A widzisz? Twój nie dotyka kołami do ziemi, a mój u mnie koła się kręcą, co nie? Czyli podczas dobrze, jazdy, czyli zajebiste. No, wypoziomanie jest no fenomenalne, mógłbym powiedzieć. No ale to będzie do dupy tak, jak będzie wolno opuszczał. No zaraz zobaczymy, może pierwszy raz no, po prostu może nie będę podnosił go tak. Nie, jeżeli naprawdę będzie tak czulował, podnosił, opuszczał, to nie będę go po prostu podnosił. To jest bez sensu tracenie czasu. Ale myślę, że jednak na dłuższą metę to no, nie fajnie to wygląda, będzie, więc... Trzeba będzie ten. Więc ja wolałbym chyba poszukać jednak headerów, jest modyfikacja tego kombajnu. Może wtedy będzie działał. Albo po prostu header, nie wiem, może będzie gdzieś modyfikacja do Maseja większy, co nie? A jestem ciekawy, czy podniesie go dobrze, czy będzie też tak wolno podnosił. No zobaczymy. Tutaj sobie ważne, żeby akurat... ci chociaż trochę podnosił, przecież nie musi do końca ci podnieść, żebyś ty nawrócił. Nie, no jeżeli chodzi o to, że on opuścił się do końca, to jest fajnie, bo wreszcie te kółka są też użyte, co nie? No one się poziomują wtedy. Bo po prostu może być też header za ciężki tego też. No jeżeli tak by brał gra... Te kółka nie są od tego, żeby ojechały teraz po ziemi. Tylko te kółka są od transportu. Tak, ale wiesz, z jednej strony, gdy one dotykają ziemi, to na pewno amortyzują tą kabinę, Boże, co ja powiedziałem, ten header. I on, wiesz, nie będzie cisnął po ziemi, co nie? No czekaj, zobaczymy teraz, co się stanie. Czekaj, bo ja nie zaplikłem. Dobra, do góry poszedł, ładnie. Teraz to wycofnę. Ciekawe jak na to. A weź opuszczaj już. Ty. Nie. Wolno. Bardzo, bardzo... Ono, ten początek ma takie walnięcie, co nie? A potem stoi w miejscu, teraz on nawet nie chce w ogóle się opuścić. Dziwna sprawa ogólnie. O, ale bardzo, bardzo powoli chyba się opuszcza. A nie ma innego tego, headera? Nie, no tylko ten, jeżeli chodzi o multicolor. Ale to są testy, nie? Nic, no, nie będę go po prostu podnosił w tym odcinku. Boże, ten stanął, trąbią mi tutaj, mówię, co jest? Stanął na środku drogi i trąbią. A weź się, Bronek, ty wsiądź w ten kombajn i sprawdź, jak ty byś podnosił i opuszczał. No to będzie to samo przecież. No, a może ma, wiesz... Ale zobacz, co u niego się z kółkami dzieje, patrz. No, wiem, właśnie. O! Nie podobają mi się te kółka. Nie wiem, czy czasem nie lepiej by było, jakbym był cofnął się i przyjechał z tamtym headerem, wiesz? No zaginanie przyjechał, musisz wózek kupić. No. Przejadę. Jeszcze raz sobie sprawdzę. Aha, to zaraz w ogóle się te kółka stwierdziły, jakby się... A ty miałeś złożony header w ogóle do końca?
No. Może być, bo może kurwa coś się z headerem. Przecież ale ej, zobacz, teraz poszłem w dół. A weź podnieś jeszcze raz. Ale to kombinacja nawet. Może źle ci się złożył. I teraz opuść. Jo, teraz. No to by było dziwne, że ten. Że on kurwa. Może w dół teraz czy nie? Aha. Ale znów idzie bardzo powoli później. Ale kółka się wreszcie wyrównały. Dobra, to ja spierdzielam. Nie no, jadę kosić, bo to jest bez sensu, że mnie teraz stał. I patrzył się nie wiadomo na co. W ogóle ciekawe jak z lagami w rzepaku, ale chyba nie powinno być. To jest dziwna sprawa, jak no nie, będzie trzeba coś pomyśleć z tym. Ale po raz pierwszy coś takiego widzę w farmingu, żeby header opuszczał, ale powolutku. No, wystarcza wypalić tego moda jeszcze. Tego na stop, coś tam. Może to też coś. No zawsze coś może bugować, co nie? No trzeba będzie posprawdzać, no, bo ogólnie z tym headerem no ten masję wygląda zajebiście, nie? No, bo ja bym pokombinował, bo on coś ma nie halo. On coś ma nie halo, raz szybciej opuszcza, raz wolniej. A raz to już w ogóle jest tak, no, no dziwnie, dziwnie. Po raz pierwszy takie coś widzę. Bo ale ty skończyłeś kosić? Nie, to tak, ja cieszę. Przyjechać przez punktu? Mogę przyjechać. No bo ja mam 50%, więc tam gdzieś na pewno będę miał. No do koła powinniśmy objechać. Kurde, w środku tak dziwnie widać to. Cięższa. No ładnie, ładnie. Tutaj te kółeczka. Fajnie, że to opuściło do końca, bo wiesz, gorsze jakby było, gdyby w ogóle nie opuściło. Stanęłoby to w, tak gdzieś w połowie stanu i koniec, co nie? Ja jeszcze bym zrobił tak, żebym odczepił go Adaś, nie? No. Ja bym go odczepił i jeszcze raz złożył i rozłożył i podczepił. No, tak zrobiłem, tak zrobiłem. Zrobiłeś już? Tak, tak. Tak zrobiłem i no i teraz no, to trochę szybciej szedł, ale to nadal coś tam jednak przy drugim razie nie fajnie wyglądało. No nic, tu jeszcze masz rację z tym modem, więc... Bo zawsze jedna rzecz może kolidować z czymś, albo po prostu no. Masę taki już jest. No bo dziwne, że to nie zaczyna, jest... zaczyna ostro żnąć po ziemi, bo mnie zwolniło do 6 na godzinę, a wątpię, żeby mnie zwolniło bo to jest, tak dla beki. Dziwne, bo przecież z John Deere'em też bym tak robił, nie? Bo to nie jest ani header od tego, ani od tego. Ale po prostu ten gardziel może być, wiesz, tam lepiej no. ogarnięty, co nie? Do tego i tyle. Nawet nie będę podnosił, bo to już mówię, szkoda mi czasu na czekanie albo jakieś inne bugi. Bo to jest header od WrestleMania, tak? Tak jest. Weź, bo lekszy jestem szefem. Już jestem dawno. Jest no? na tym, no. Odjechał przed chwilą. Nie, no tak to idzie fajnie, nie powiem, że jest źle, no jeżeli chodzi o Masejka. Nie dość, że zajebiście wygląda, to już w ogóle z tym idzie. Jestem ciekawy, czy uda nam się w odcinku ogarnąć to pole tutaj na dwa kombajny. Wątpię. Myślę, że tak, bo mam sypania. Chociaż z jednej strony... Nie będę dwóch, bo przecież co tam jest? Ja będę miał dużo sypania, bo ja mam mały zbiornik, co nie? Ile ty masz? Może z 8 ton? A to bez przesady to też nie jest jakoś mało. Ale ja będę miał, zobacz, po jednym okrążeniu full, co nie? Chociaż, no ja żeby, nie? Chociaż szczerze, żeby bo ja się było po jednym okrążeniu, będzie git, co nie? Bo wtedy na luzie sobie... Chociaż ja wolałbym teraz przeciąć się i właśnie tutaj robić... No przetniemy się, tak! W tą stronę najpierw, co nie? Po długości. A później tam właśnie w górę do tego, do tej chatki puchatka. A nie wiem, ja bym jeździł całe pole tak, jak jedziemy teraz. No w tą i z powrotem, no o tym mi chodzi, co nie? Gdzieś się tu przeciąć zaraz i... No ty się będziesz musiał przeciąć, bo ja będę musiał się wysypać. Dobra. Ja powinienem objechać tą i z powrotem jeszcze. Też nie jestem pewien, kurde. Czy mi wystarczy. Ja już przetrząsam. Bolek bawi się w sianokasę, tak jak mówił w poprzednim odcinku. Wzięliśmy się za koszenie, bo nikt z nas na razie nie potrzebuje akurat odcinka z sianokosu, bo dopiero co były. Dlatego sobie na luziku on sobie tam ogarnia, żebyśmy już mieli... Kurwa, coś jest nie tak. O, nie przetrząsa mi. Dziwne. A miejscami tylko, nie? No. Czy że się nic nie zbugowało? Przez jakiś mod, czy coś w tym stylu? No nie wiem, zaczynę, ja to wysypę. Ja muszę też się wysypać, bo nie objadę. A ile masz? 80%. No to ja. Ale dobra. Idziemy na pełnej. Pierwszy raz na dwa kombajny na tej serii. No. Ale nie, jest fajnie. Na początku jest nie było, nie? Nie. Od razu był sprzedawany i kupowany. Mhm. Aż mi się przypomniał tamten New Holland, ja pierdykam. Co mieliśmy na początku. On był fajny. No fajny. On z Case'em na początku był tym starym, też fajnie wyglądał. No. Bardzo wysiadam gdzieś się idą prosto przed nie ładnie. Na GPS-ie. O, teraz mi się zajebiście. No. Teraz.
Teraz mi się zajebiście opuścił. No kurna, to jest też takie pierdzielenie kotka za pomocą młotka, jak to mawiają. To nie? Nie znałem tego sposobu. Właśnie, ja co to za przysłowie. Nie znałeś takiego tego? Każdy sobie zapeskowie. O, bardzo. Bardzo. Każdy sobie tam przetrząsa. Ja tam, czemu jest czas na 30, już jest 15? O Boże święty. Co? Ja pierdolę. Co ja musiałem kliknąć? Ja już zaraz kończę robotę, ja już wiem. Nie, to teraz czas na 5 muszę zrobić, no bo to bez sensu, że ja no będę to miał... mi się wydaje, że to już długo było tak. Robota odwalona jak coś u mnie. Nie wiem, przy czym. A może niechcąco jak minimapę ten chciałem włączyć, co nie? To mi się musiało wpieprzyć. Chociaż też rozwalanie sieczki to jest też grube. Tutaj. Nie do końca. Nie no, to tak pewnie włączyłem, więc na luzie. Teraz będzie czas na 5, a pod koniec po prostu odcinka. A co robimy z ścianem? Rzucę. Belki z samozbierającą, właśnie, jak to wychodzi, co robimy z tym? Nie no, nie samozbierającą wiem. Do stodoły, co nie? Póki jest no jeszcze. No najlepiej będziecie bo wtedy, jo, do termeru no, szybko to się wtedy ogarnia, tak to wiesz, ładuj bele, to, tamto, też no, musisz dobrze... Ale będziesz, słuchaj, ale bele będziesz miał słomy. No ale też przecież stodoła będzie, tak? Ale przekichane będzie, bo będzie musiał być tur jeden z łyżką, a czemu? Jeden do belek chcesz. Czemu z łyżką? No a kiszonkę czym naładujesz? Wodowarka. Co? Wodowarka. A no tak, i tam to czy jeszcze czuje się jakiś ciągnik musi być z turem chyba. Póki mamy środowę ten w tym. Na, to na farmie to. Przecież ładowarkę kupujemy jeszcze jedną. Ale ona idzie tam. Na świnia. No to na świnie pójdzie, a ciągnik z turem pójdzie tu, fen. A i ładowarka druga. Fen tam miał być. Bo tam no, miał ale być, po co tam fen, jak będzie ładowarka tam? No, no, co byś beczkę podczepiał i w ogóle? No z jednej strony przecież jeżeli ta no, dlatego ładowarka ja mówię, żeby kupić tam, jeszcze. Jeżeli tam ładowarka da radę, to fent tam nie musi stać z jednej strony, co nie? No ale gdzie ładowarka, powiedziesz, tak przyczepą na tandemie. No tak trochę dziwnie. To będzie trzeba jakoś rozwiązać. Chociaż ładowarkę, no to bierzemy po to tylko, żeby łatwiej ładować belki, a ona może stać obojętnie, gdzie nam się żywnie podoba. No nie musi akurat tam być, tak? Tam może być ciągnik i niech on sobie tam ogarnia 3 po 3. Jak będzie potrzebna ładowarka, to cyk myk przejdziemy się albo tu, albo tam, co nie? Michu mi napisał teraz, że ten, że te formery, które kupujemy spokojnie na krampę będą sięgać. Mówisz? No, ciekawe. Nie kupujemy holmerów, tylko grimmy. No tak, no te nasze grimmy, kombajny. No powiedziesz holmery. A, przepraszam, są no. Grimmy. No, tam. Że będą sięgały na tą dużą? No. To nie jest krampę. A co? A jo, to jest krampa. Krampa przecież. Aż się zbyt dla pewności. Jam, pom, pom. Jo, ty Adam, my to w odcinku powinniśmy mieć skoszone. Mam 50, czyli ja sobie tak to... To ty... Tamtą stronę? A ja sobie skończę tu i akurat będę miał do wysypania później. Wszystko jest nawiezione na full, nie? Ale co, o czym ty teraz mówisz? Wyście pola? Tak, tak, ja miałem nawiezione wszystko. No, to też nie chcę podnosić tego, bo... No to szkoda, mówię, boję się o czas. A trzeba zapitalać. Ja jeszcze trochę pokoszę, może jeszcze 6-7 minut, biorę się za kolejną robotę, bo trochę tego mam. Wtedy Bolek się tutaj wymieni ze mną, on wskoczy. Ania. Co trzeba zrobił? No muszę ogarnąć ziemniaki, beczkę i świnie. I to będzie na tyle, liczę, że się... Da tą wodę, ktoś świnią wlał, czy nie? No właśnie nie i dlatego, że to wszystko tak zrobię, wiesz, full. Bo ja przez to że jechałem zrobić ten jęczmień, to zapomniałem całkiem o tym. A powiem szczerze, w kabinie to czuję takie dziwne spadki FPS-u, że to jest szok. Kurwa, no, ja też tak czuję. Wolę jeździć na zewnątrz, bo... Z rzepakiem to było w każdym farmingu był problem. Dziwne właśnie. Najgorszy był 13 chyba, z rzepakiem. To już 13 było ze wszystkim problem. To już 13 nie pamiętam. No ale miała klimat polski. Jo. Zrobił sobie powrót. Ja chciałem zrobić powrót. To mi farming nie działał i nie mogłem nic zrobić. No my żeśmy kupili nawet ostatnio. Nie bo... 13 na Steama, żeśmy sobie pokupowali, bo mieliśmy ja przecież polską serię starą, ja tam miałem no. Jakąś starą 13. I pobraliśmy mody, zaczęliśmy szukać i nawet nie weszliśmy. Nie, ja myślę, że to z czasem zrobimy. Kiedyś myślę, że jakiś powrót do... Nie no, ja wszystko sobie też uszykowałem, ale OBS mi nie przyjmowały tego i nic nie mogłem z tym zrobić. Już wiesz co ja bym wolał zrobić? Powrót na typową polską w 15. O. Boże, 15? A ona nie bardzo 13, nie było. Nie, no gdzie w 15 mieliśmy tą zajebistą serię. No wiem, ale jednak chyba 13 te luksusy są tak zrobione. Jeszcze... No jo, i będzie najgorsze... długi odcinek, nie będzie długi. Ej, najgorsze jest to, że do 13 ciągle wychodzą, co nie? Jeszcze mody.
Tak, tylko że tam są takie bugi, a w 15 nie ma takich bugów. No a 15 no. trochę była poprawiona z tym wszystkim. No 15 to już jest był inny silnik ma... chyba, jeżeli dobrze pamiętam taki. Tak. Jo, no to... bo za Stragon, co tam było Stragon? Chyba jo, to Stragon był. No tak, że... znaczy, będzie długi, się... długi odcinek nie będzie zbyt długi. Ale za to chociaż byłoby dużo beki, co nie? No nie wiem, ja, mnie to nie była beka, ja przypomniałem bardziej. Ty zawsze pamiętasz, jak się miałeś takiego nerwa przez to, że szok, to nie? Każdy miał kurwa bekę z tego cisną, a ty jednak lubiłeś, żeby te odcineczki były takie od A do Z. No ja lubię, ja zawsze tak nie, lubię. Jak zawsze, do teraz tak. Tak, jak coś już nie wypali, to... Coś nie działa. Chociaż powiem szczerze, jeżeli... wiadomo, jeżeli chcesz coś zrobić dobrze, a ono ci idzie na spag i dręczy cię jakimiś gównami, no to tak, no to chyba każdy tego nie lubi, co nie? Ale jak tam jakiś ugi bugi wyskoczy, tak jak mi teraz. Bug wyskoczył na początku, można tak powiedzieć, i z tym kaderem. Nawrócił cię. I powiem szczerze, że już chciałem kończyć odcinek, bo mówię, no co, no, nie będę kosił z kaderem w połowie. O Jezus, bo że się wystraszyłem, ten mi stanął w miejscu. Ja tak samo miałem. Kurde, właśnie wystrachałem. No i właśnie o tym też mówię. Na razie ten header się poprawił. Podnosi się teraz, na przykład podniósł się bardzo szybko. Prawie mi zęby wybił. No musiał oleje, musiał tam pójść. A może taka realność, to właśnie jak ty mówisz, to wszystko musiało się rozejść, przedejść, nadejść, te sprawy. Waltra 50, bo to chodzi za lasiny. No. No trochę robi teraz, nie? Jakby nie było. Dronek tam poszedł jak strzała. Nie no fajnie, powiem szczerze, że jeżeli ten header się naprawi i będzie dobrze chodził, to chętnie przygarnę taki kombajn. No robota no. przednia. A przecież niedługo będziemy mieli kolejne nowe pola, przecież coraz większe i większe. No Bronek ostatnio patrzył, 4 pola i mamy połowę mapy. No, połowę pól mamy. No. A no, pomyślmy cztery, sobie... Znaczy nie wielkościowo, ale po prostu ilościowo, nie? Bolek, popatrz sobie teraz na mapę, co nie? No. Tam pracujesz, jest 11. Obok masz 12, 13 i 14. Pomyśl sobie połączyć to w jedno. A pierdole, no to największe te... PGR świata po prostu. Dwa wielkie. Mnie się to nie podoba, jak są połączone. Jakoś tak ja też wolę, jak jest ten. Nie no, aż może ta, jeszcze, ale... Dobra, wiesz. Może jeszcze w dwa połączyć, to spoko, nie? No jo, ale tam akurat jest takie skupisko tych pól wszystkie razem, co nie? Oddzielone jeżeli są tylko tymi dróżkami. Tutaj to z tym po lewej. Większe pola, jeżeli to na pewno będziemy robić jakieś zagajniki, coś takiego, żeby wiesz, nie było. Nie, bo tak to wiesz. Pola, wiesz co jakieś to by było? Bagienka czy coś fajnie by było porobić. No, no to można. Teraz jak jest to robienie terenu wszystkiego, to mówię, co kawałek coś można porobić, bo tak to nudno będzie na tych polach, nie? Ja nie będzie zbyt pusto, zbyt pusto, co nie? Ja nie lubię jak na mapach jest za mało drzew, to mi się w ogóle nie podoba. Ja lubię jak są te cienie, kurde, i wiesz, jakoś szupy, nie szupy. Dlatego ja zawsze kurwa dawałem strasznie dużo drzew na mapach i były lagi. Ale no jakoś jest klimat, to mówię, bo Lusiowo to miało zawsze tyle drzewa, to jest jakaś twoje musiaka. Love Poli miało takie drzewa, że nie lagowały. A no to były 2D, no to się nie ma co dziwić. Ja pierdyka, nie zapomnę tego. Przecież tam wszystko było 2D, te uprawy to w ogóle były masakryczne, no, można powiedzieć. No to było... Ale ważyło 70 mega, 80, co nie? To były mapy, kuźwa, kiedyś. Ale się grało. Może takie... Nie, inaczej, to nie były takie mapy, tylko takie były komputery, że nie można było pociągnąć map fajnych, co nie? Żeby no, w ogóle pograć bez lagów, trzeba było sobie właśnie takie coś skonstruować. A wtedy pamiętam czystą mapę wybierania... Ile był rzepak? 2,5? To już jest na, ale już jest 2 jak coś spada. No, to żal, dobra, to już bez tematu. No to, jeżeli chodzi o sprzedaż, na pewno nie sprzedamy sobie rzepaku w tym odcineczku. No chyba, że wzrośnie potem, nie? A to jest na wzroście? No nie jest, ale jeszcze może być gdzieś. Nie no, bo jak ja miałem, to było stałe, więc pewnie przez odcinek, wiesz, przeskoczyło sobie. Tak dość dziwacz, nie wiem teraz... No jeszcze 3 minuty i skończę... Czas na 15, myślę, że to już jest... No ile masz minut odcinka? 23. To tak. No. Więc sobie dam czas na 15, ale zaraz, bo już się zmienimy, tylko sobie dokończę jeszcze jeden... Daj mi, mordo, jak możesz jeszcze za 4 minuty. No. 3 to ja bym skończył, bo nie chcę tu, wiesz, zostawiać odcinka w połowie. No to tak zrobimy. Bo mam 2 objazdy. Myślę, że ja tam potrzebuję maksymalnie 10, 12 minut, tak. Tak coś w ten deseń, no może naprawdę jakoś zajebiście szybko to ogarnę, ale wątpię w to. Zawsze jednak ładowanie, przewóz i tak dalej. Wtedy możesz przyjechać i ten. Ale nie, naprawił się header, bo bardzo szybko ten. Szpital, czego muszę wyjść, jak bronę gierzesz? Tam jeden biuron, dobra. O, już normalnie. No działa. Jo, normalnie header działa. Mówię, nawet fajnie, bo te kółka też się ruszają, mi się to akurat podoba. Że jak najniżej jest ziemi, Fajnie. One są do transportu, ale później... Ale one są tak skonstruowane, żeby właśnie o to, żeby one tak, wiesz, chodziły one po ziemi, co nie? One normalnie powinny... Bo tu być nawet one później, mają wiesz, jakieś sprężyny w ogóle też jakby, wiesz, właśnie do tego poziomu. Jak no, dla mnie wolno. Akurat, jeżeli tak, akurat tak jeżeli tak będzie działać ten header, to ja chętnie go kupuję.
Nie wiem czemu akurat tak działa. Może być po prostu też wina tego modu, jak mówiłeś, że on coś nie zgrywa, bo teraz na przykład bardzo szybko podniósł mi, tak? Jak miałem 100%, nie zauważyłem, no to mi tak kulnął do góry, że to szok. O dziwo, więc na pewno teraz będę parę razy podnosił, opuszczał, sprawdzał, czy już się wszystko naprawiło i będzie gitana. Lecimy na pełnej. Ile tam jeszcze zostało, no to? Głupie to, to ci zaraz powiem. Trzy przejazdy. Nie, ja mówię akurat tutaj do tego, do bramka, no nie? A, do mnie? Tak, tak. Mówi tu, nie wiem, cztery przejazdy zostały jeszcze. Tak, widzę, że przy tej chatce jesteś w ja jeszcze półtora przejazdy mam tak czegoś. No moment, jest skoszone to będzie na dwa. No to wtedy można przerzucić się na przykład na rzepak, tam pod górę, co nie? No, ja, no bo mówię. No chyba, żeby jeszcze to na odcinek chciałem, ale nie wiem, czy ogarnę to wszystko. Kurwa, no kamień to był. To obojętnie, no jeżeli chcesz na odcinek tam ten rzepak, no to 18 jęczmienia, no bo dwa jęczmienia już nie będzie. No, jęczmienie można, jęczmienie no jechać, bo prasa będzie w następnym. Kurwa, tak, tam trzeba wilgotność trochę powiedzieć, jak to jęczmień tam ten jeden jeszcze mokry, to może ten jeszcze... To inna odmiana, to jak kucyk, to powinno tutaj... Dobra, to nie ma problemu to. To myślę, że na luzie można kosić. Jeszcze przężyto tutaj... Mazur mamy do sprawienia. Przężyto Mazur. Fajnie, jakby było przężyto. No, też mi tego... Żyto, przeżyto. Żyto, żeby było. Żyto, jakby było, kurde. No. Aby myślę, na kiszonkę było cięte. Kiedyś dojdzie takie coś. Nie wiem, że z czasem też jak będzie mieć skarny, to... Ciekawe, co będzie w październiku i tym. Dodatkiem. Z dodatkiem, co nie? Jest już, widzę, już zdjęcia przez Farming wrzucił. Co? No, te, co było w 15? Holmer, ten taki na kołach, co beczkę mu zakłada, no. Przyczepę do... No, to. No chyba żartujesz. Nie, już nie są zdjęcia, bo widziałem. Ale to nie jest jakieś normalne, zwykłe DLC? Ja nie, to też widziałem, no, ale to... Z tych Holmerów jest diabła. Nie, mi się zdaje, ej. Wiem, że Farming teraz wrzucił zdjęcia, co będzie dodać. Coś będzie niedługo, nie? Ale to niedługo, to może być... Słomę będzie zbierać plasami. Ej, ale to może być niedługo jako zwykłe DLC, ale... Może, wiesz, nie wiem. To nie, musi nie, być nie, jakaś nie mapa, widziałem zdjęcia, coś. Widziałem, nie, no, ja mi się zdaje, że to już jest jako tako dostępne gdzieś. Słuchaj, nie może być Holmer, bo musi być jakiś duży DLC. Zobacz, jak wyglądało DLC. Ale nie wiem, czemu mi się zdaje, że ten Holmer już gdzieś jest dostępny właśnie z tymi zawsze wrotkami duże DLC, i tak dalej. Gdzie są ciągniki, gdzie są maszyny, no. I gdzie jest mapa. No to nie, no to wtedy to coś innego będzie. Wątpię, bo pierwsze to by mapę pokazali pewnie, że coś nowego się dzieje. A tam to przecież było na Felsburnie tutaj te zdjęcia. Bo ja widziałem kolejne mapy. Nie, mówię tylko jakieś zdjęcia widziałem, więc ciekawe. Mordo, tam opłacasz, żebym jechał do ciebie? Nie musisz. Dobra, to ja tak to... Jadę wysypać i Bolek już mogę ci zostawić. Ja ci zjadę kombajnem. Ja właśnie robię jeszcze przy drodze, bo mi nie chciał tego przetrząsnąć. A teraz przetrząsę w drugą stronę. Jak chodź jeszcze, czasie... zaraz będę wiedział, czy mi przetrząsie. Bo właśnie dojeżdżam do tego momentu. W tym czasie ja już zacznę wysypywać i biorę się. Kurde. Za ziemniaki. Nie wiem, ile tych ziemniaków tam jest w ogóle w tej... Nie mam pojęcia też. W tej naszej wiatce. Dobra, w drugą stronę przetrząsło, całe szczęście. Pięknie skończone. No nie pomyślałbym, że tak szybko. No wsypać, nie no, na dwa, kurde, idzie. No, ale mówię, bo też sypanie mniej jest w rzepaku, nie? No. Ile ogólnie mamy? 37 ton jest w tym momencie, plus... No, będzie pełna. Będzie ponad 40. A jak wysypiesz to pełna, to powiedz. Już wysypałeś? Jeszcze nie. A ty ile masz? Tak, jak wysypiesz, to powiedz ile będzie, ja ci powiem ile będzie razem. Kurde, i sypiesz. Masakra. Ten masy trochę jednak 42. 42? Mhm. No to powinno być 50. No to gitara, o to chodzi. Dobra, ja Boże, jest... to będzie. Ile? 125 tysięcy. No. Nie, sorry, źle. To sobie mogę odjechać trochę, bo chciałem tak. Razy 2, 50 razy 2 to jest 100 i 50 razy 500. Nie, no dobrze. 125 tysięcy. Ja pierdzielę, fajne to może. Czemu by nie? Nie, czekajcie, kurwa, źle chyba coś liczę. Nie wiem, jak ty to liczysz. Na razie to wiesz, jeszcze nie. Jo, 125 ale... tysięcy, dobra. Dobrze liczyłem. A owiec ktoś będzie... A nie, dobra, możemy to ciąć przecież. To. Nie, czy owiec ktoś będzie chciał ciąć. No, jesteśmy tu na tym polu, to nawet się nie trzeba składać. Jo, tniemy po kolei. Ważne, żeby było wszystko ścięte. Jestem za. No bo co, ej, kombajn zostawiamy do końca żniw, czy nie? Tak, no tak. Tak, koniec żniw będzie. Jak wzięliśmy, to szkoda teraz, wiesz, się pozbywać tego, no bo... Znaczy tu wiele nie zostanie do skoszenia już. No, moment, to pójdzie. Teraz tylko to, ten jęczmień, rzepak do końca, tam, owiec i to wszystko.
No tak. I ten jęczmień skończyć tam... No to będzie w następnym odcinku skończone. No. No na owiec, jak polecimy to... Dwa, po tym jeszcze dwa odcinki i koniec żniw. Najwięcej nam zajmie nam oczywiście tego ziemniaki i tyle. No a w tym czasie będzie pasowanie i w ogóle, a praktycznie w ziemniakach to cała trójka będzie musiała być cały czas. Na dwa to będzie moment tam pierdzielony. Bo jeden będzie musiał odwozić cały czas. No tutaj dużo jakoś tych ziemniaków nie było, nawet dwóch łyżek nie było. Co? No, żartujesz? No. No ale dobra. Niecałe dwie łyżki, ale no, tak się zdawało, co nie? Ale... No myślałem, że więcej. No ale wiesz, zawsze to jest parę tysięcy, to tam starczy im na dość dużo. Przynajmniej już nie będzie musiało to wiesz, brać z paszy, nie? Bardzo dużo im starczy, bo tam ziemniaków akurat najmniej daje, więc tutaj takie 4-5 ton? Nawet nie wiem, sobie aż luknę zaraz. Nie dokładnie. No tutaj dobrze, że on zwalnia, bo on jednak... O jak równiutko, 4-4-4-4. Tyle to jeszcze nie było. Fajnie, fajnie. No, 4000 to jest naprawdę dużo. Dobrze. Dobra, ja sobie lecę dalej. Czy coś tutaj. Nikt mi tutaj nie wyjedzie z nienacka. Ciekawe, jak tu. Teraz muszę jechać prosto. Teraz nigdzie nie muszę skręcać, bo jadę na naszą drugą gospę ze świnkami. Weź od razu przyjedź tu na ten poprzeczek, nie? Tam mam ogarnienie. Rzepak i przyjedź tu na poprzecznie. Tylko, że ja mam jeszcze 2,5 tony w ciągniku, w kombajnie. Tutaj, bo nie wlezło. Serialnie, tutaj coś od tego, od drogi jakoś tak dziwacznie jest, co nie? W sensie? No, że tak daleko jest trawa dopiero. Czemu akurat tak, mordo? Bo ja mam taki spory kawałek. Od skoszonej trawy, co nie? No. Idzie taki, nie wiem... Jak to się mówi, metrowy może odstęp? Ale tutaj od drogi? No. No bo droga ma przecież też zakaz wysypywania, nie? Aha, kolizja, aha, dobra. I ona wtedy ci robi górkę, no przy następnym pokosie, czy to dobra, jak zależy jaka masz na drogę. Nie, bo tak właśnie dziwnie to wygląda i... Chciałem się upewnić. Czy coś jedzie? Z prawej nic, z lewej nic. To rura. Pewnie będzie ponad 50 rzepaku beka. No i będzie. 51 chyba dokładnie. A teraz ciekawe ile stamtąd będzie, co nie? Jeszcze. No ja kurde. Ja pierdzielę. Jeszcze tamto pole przecież jest, co nie? No a ale też będzie wielkie. Też będzie dużo. No może nie aż tyle jak tu. 20? No ale to 20 tysięcy będzie. No. Będzie z 200 tysięcy prawie za rzepak. Ładnie. To jest prawie na kombaj, ty. No. Jakby nie patrzeć. Kurde. O to chodzi. Dobra, ja tu muszę wjechać do środka, tak? Dobrze pamiętam. Cyk, siema, świnki. Mamy już chyba ich 60, jeżeli dobrze czaję. O, to u mnie było 50. Ale jeszcze do pewności sprawdzę. A jednak 65. Aha, jeszcze lepiej. Dojebany po całości. Żeby tak, na przyczepę trzeba powoli odkładać. Jest ładnie, jest ładnie. Ale to akurat nie najważniejsze i chciałbym teraz wysypać te ziemniaki, czy to wysypanie będzie dobrze? O, chyba nie. Nawet nie zdążyłem jęknąć, ono się już wysypało. O, i akurat jeżeli chodzi o ziemniaki, to jest fajnie, bo jest prawie tyle samo co soi, a że najmniej tego bierze, to tam starczy na dość długo i nie będę musiał się przejmować tym, że trzeba będzie dosypywać dość często im karmy, bo to się ustabilizowało, więc jestem bardzo... Prawdopodobnie ścielarkę trzeba będzie kupić, nie? Bo świnie nie przyjmują pela. Chyba, że jeżeli jest ta świniarnia z modyfikacji, to że ma coś takiego, ale wątpię. Mordo, masz już puste? Bo i tu już nie wiem. Sobie tutaj podstawię 100%. Przy szklarni. Ogólnie, szklarnie nie. Nie są ogarnięte, jeżeli chodzi o... Jaką będzie masz? Więc będzie problem. Dużo nie zarobimy dzisiaj ze szklarni. A, jeżeli chodzi o zarobek ze szklarni, żebym nie zapomniał, spłać 5000 kredytów. Ja, bo ty bramek oddałeś? Tak, on oddał. Teraz mi się też przypomniało właśnie o tych szklarniach i cyk. Dobra, mamy wodę napełnioną. Pięknie. Universal Tanks. Lecimy zalać wszystkie rzeczy. Jeżeli tu można tak powiedzieć. Zaczynamy. Masz pełno w Maseju? Co? Masz pełno w Maseju? Tak. To rozłóż rurę. Czemu kiedyś na sieczkę chciałeś? Hmm? Na sieczkę chciałeś. A, po rzepaku. Nie zauważyłem. Jak mogłeś
tak się bestialsko zachować. Kurwa, zarzuciło no. O, dobra, można teraz. O, ale tam dostał na obrotach. Się starał w miarę... O, to jest tak zjebane, dobra. Ja pierdykam, serio, to się woda leje? Nie, bo ja nie lubię jak suma jest taka, takie kupy są usypane. Pany? Co? Widzieliście, że z beczki się woda leje? Ja tak, pewnie z tyłu. No. Bo ja ogólnie jak ja mam pompeczkę na... Jeszcze się kran otwiera, zamyka, jak skrypt. To co mamy, to też widać jak z niej wody, normalnie kran się otwiera i ten, bo ona też ma z tym pokrywą. Ja dole, jaki skrypt jest, serialnie. Ja tu teraz sobie takie modyfikacje potrzebujemy na tą serię. Nie oszukujmy się. Ładnie, żeby było. Boże, jak ten masy chodzi, ty! Dobra, jadę zalać w trupa pierwszą szklarnię. O, tutaj proszę, będzie ładnie tą słomę rozpracowywać. Że tak się wyrażę, tym to sobie można podjeżdżać, gdzie nam się żywnie podoba. I cyk. Otwieram kran, lejemy. Szkoda, że jeszcze wąż nie podpina jakiś, to już w ogóle był dym. No, bardzo dużo skryptów wymagam w tym momencie już od farminga. Jeżeli chodzi o szklarnię. Cyk, myk. Waltry nikt nie ruszał z tego, z gospodarstwa. Walta stoi na gospie z tym, trzecią sarką. No i miodzie. Możesz zapiąć tam z diarkę i zwijać. Dobra, ja sobie tak... Nie, ja nie będę zwijał, bo i tak nie zdążę nic zrobić, jeżeli chodzi o ten odcinek pod względem zwijania. Bo zaraz będzie koniec, ale teraz chciałbym jedną rzecz luknąć. Boże, gdzie ja chodzę. Wody mamy pełno, słomy mamy połowę, to git. Jeżeli chodzi o jedzenie u świń, jest w sam raz. 2 godziny 15 minut to jest szybkość mnożenia się. Perfekto. Oby tak dalej. Ale tą beczkę na razie zawiozę tam do naszego jeziorka. Przerzucam się do walterki. O, ma ciężko na wstecznym. Uuu, że mnie spadł tylko ze skarpy. Nie, moim zdaniem teraz jest okej z tym Masajem. No teraz... Nie, on się, on coś na początku, coś mu się rypło, ale naprawdę nie wiem dlaczego. O, ja pitole, panowie tutaj, ja pierdzielę, jak to idzie. Chwila, moment, już nie będzie żniw. Tu jest pędzior, a ja potrzebuję walterki. A sobie zrobił? Kolor. Jadę sprzedać beczkę i kupić nową. Akurat będzie w sam raz. O. Żeby mógł zakończyć odcinek, tylko najpierw przetrząsarkę tak gdzieś tutaj schowam. Ej, aha, talerzówki to. Mieliśmy talerzówkę coś pobawić się nawet. Rychupę, ja talerzówkę. Talerzówkę mieliśmy tamtą tą pobawać, nie? Soderon. Tą do poplonu, nie? No, no. Mieliśmy jakiś poplonem też się pobawić. Ale to na spokojnie. To ja bym chciał, żeby był poplon. Ja też, bo to fajnie się ora, nie? No, przynajmniej ja bym chciał poplon tam, gdzie trzeba orać. No. No to, to jest najlepsza wtedy wersja. Najlepiej to wygląda. Dobra, bierzemy sobie naszą beczkę. Oby tamta była taka piękna, jak ta mniejsza. Ale ma ciężko w górę, nie? I cyk. Dobra, ja się tutaj zmieściłem, jak dobrze pamiętamy. Parę odcinków wcześniej Brączek nie dał rady. Znalazłem mu się brzuska. Przy wyjeździe. No tym bocznym wyjeździe z gospodarstwa, co nie? Jakże się wtedy łamał, co ja jechałem. No, no, no. To miałeś problemy z brzuską, ja tutaj wszystko dobrze wymierzyłem, w tą stronę brzuszki. Pamiętam to. A więc lecę. 19.30, najgorsza. To brzydla jest normalnie. Przebrzydła godzina. Nie, nie jest tak brzydko, ładnie jest. No zaraz poczekaj, jeszcze chwilę jak zacznie mrugać. O, światła się włączyły. Jak się pierdyku, chyba zima idzie. Nie wiem jak tak można zrobić takie coś. No. To też nie, już lepiej to było w poprzednich farmingach zrobione, nie? Ale w ogóle, że światło się od 19.30 cykają, to aż jestem zdziwiony, bardzo wcześnie. Zima jest, nie? A my kosimy. Fajnie, że... I wyrobieniem się w sezonie na warsztacie stał dżungiel. Dobra, nasza beczka jest już w tym miejscu, gdzie powinniśmy ją sprzedać. I zarabiamy na nią. Nie będę jej naprawiał, bo to i tak mi nic nie da. Wiek przeżyła z nami 29 dni. To mnie rozwala zawsze. I przerobiła 2 godziny 40 minut. Więc za 54,600 naro elo. 620 tysięcy mamy. Ładnie. Ale niestety będziemy musieli się pożegnać z tymi pieniążkami, bo musimy kupić parę tysięcy droższą, o wiele większą. Teraz tak, malowanko, konfiguracja, o co tu chodzi? Aha, jakieś malowanki. Jakie malowanie bierzemy? Nie wiem, a sprawdź czarne. Jesteś taka czekaj, ładna, czekaj. Jak sam tą beczką czarne? Nie. Ale jak nie, to zostaw te srebrne. Silo Skipper, Universal Tank. Co to jest Silo Skipper?
Ja jednak Universal Tank zostawię. Tak, musisz zostawić Universal, bo to jest wtedy ten. Bo jak masz. Ale nie, ten, kolory. To... Kolory chciałem czarny czy ten. Szerokie opony, wąs. Szerokie ładnie będzie wyglądać, nie? Jo, oj nie, chyba na nie wiem czy na wąskich nieładnie wyglądają te beczki. Czekaj. Bo i też wózek mieliśmy na wąskich. Ale chyba. Bardzo, bardzo wtedy takie dziwne są te kółka moim zdaniem. Poczekaj, ja za małe, aż powiem ci szczerze, za małe. Czekaj. Jak na to. A że to przecież po prostu. A, dobra, bo ja myślałem, że szerokie się robią takie, wiesz. Nie, 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 poza nie, właśnie nie? Akurat tutaj pasują na całą obręcz, więc jest git. Ja nie wiem, co się dzieje. Kolor. Nie, no kurde, ja bym to zostawił w tym samym kolorze, właśnie. No to jo. Zrób tak samo, żeby była taka sama jak ta mała. Timeless steel. Czyli podstawowe. Czyli podstawowe kolory. Bo tutaj, żeby coś zmieniać, to mam różowy, czerwony, żółty, czarny to też nie. Nie, nie. Dobrze, blisko, blisko. Oczywiście. Kupujemy. Tak, jest. Oczywiście. Wstecz. Wstecz. Boże, jak ciemno. Nawet nie mogę sobie zobaczyć przy świetle dziennym, jak to wygląda. Ale tu, tu właśnie te... Że się tak wyrażę... Boże, co to ma co... No nie gadaj, że to masz jakiś kurde kalkulator na tym wbudowany. Zarobiście. Ale mi chodzi właśnie o tą naczelę, o ten spód, że jest chyba lepiej wykonany niż tamta. I jest taki ciemniejszy, chociaż z latarką chodzę, więc tak za dużo jakoś zbytnie nie mogę tutaj pokminić. Ale chciałbym też się przejechać jeszcze na koniec odcinka. Właśnie z tym zestawem na farmę, żeby nie zostawiać go tutaj na sklepie, bo się sępy zlecą. Ogień. Melasz. Melasz, melasz, melasz. Dobra, wszystko się ładnie podniosło, a jedziemy. Chłopaki, jak chcecie, możecie przyjść zobaczyć. Za na pewno na dużo farmę. Będzie widać. Za dużo roboty mam. Mordo, taki, tak ci się poli robota, że... Ile na godzinę jest w górę? No, 9? No, kurwa, 6. Ale to ja mam... Sprawdzić? Wymiana beczek na plus, z lepszym skryptem zawsze to będzie ładnie wyglądać. Co sprawdzasz? Gdzieś tam to... przez siebie. Ale ty masz 306 koni, a mam 390. To też, wiesz... Jednak w tym farmingu to gro, nie? No, te konie porobione, że się tak wyrażę. Dobra, wjadę sobie tędy. Na fermę. Stanę sobie. O Boże, psa przejechałem, dobra, sorry. No i nikt nie skoczy. Wyskoczył mi z on lubi tyle tak. Razy przejechałem. Że... Wyskoczył tak. Mi normalnie za płotu, tak centralnie. Na tym. Na wjeździe. Nie no fajnie, fajnie. Czy tutaj też się otwiera górę? Musisz. A nie, tylko jedna klapa. Myślałem, że wszystkie klapy się otwierają. I tu aż cztery są. I gołębie dolatują. Ale nie, tylko jedna. Z tyłu jest kran? To jest też pytanie? Nie, to dobrze. To by dziwnie wyglądało z tym kranem, chociaż coś czuję, że tu może być jeszcze coś dziwnego schowane. Dobra, gasimy wszystko, bo szkoda akumulatora. Boże, jak tu chrupią te makrowy. Na koniec jeszcze przebiegnijmy się na szybciutko do naszych kombajnistów. Myślałem, że już będziecie kończyć, ale jednak. Nie, sypania z więcej, wiesz, no, dlatego. Właśnie jakbym ostatnio, to o wiele, wiele. Ja będę się na jakby to ciekawej to wyglądało. No ładnie, na razie to ładnie wygląda. Jeżeli wam się ten odcineczek podobał, zostawcie jak najwięcej łapę w górę, wpadajcie do chłopaków na kolejne odcinki, bo na pewno będzie się działo. My wam dziękujemy, na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć! Cześć.